1 marca przypada w Bułgarii Martenica i marzec jest miesiącem, z którym oczywiście nadchodzi wiosna. 1 marca Bułgarzy symbolicznie żegnają zimę, witają wiosnę i według Bułgarów nazwa miesiąca mart pochodzi od imienia złośliwej staruszki, która nieustannie zmieniała swoje humory. Baba Marta, jak była, czasami była bardzo kapryśna i gdy się uśmiechała, było słonecznie i wiosennie, ale kiedy się złościła, padał deszcz i było zimno. Bułgarzy obdarowują się takimi marteniczkami, czyli biało-czerwonymi bransoletkami, mającymi na celu przekonać babę Martę, by wiosła nadeszła prędzej. Natomiast widzicie te dwie kukiełki, które tam są powieszone i one są związane z legendą o Piżo i Pędzie, ponieważ na straganach oprócz tych biało-czerwonych bransoletek można spotkać również taką parę, kobiety i mężczyznę, które są zrobione z włóczki, takiej związanej ze sobą sznurkiem. Dawno, dawno temu przyjechała w Rodopy pewna para. Młodzi bardzo chcieli mieć dziecko, ale im się jakoś nie udawało i któregoś dnia, z końcem lata, kiedy mężczyzna zbierał plony, tuż obok ich chaty przechodziła stara kobieta, zgarbiona, brudna i w zasadzie taka złowieszcza. Staruszka oparła się o bramę, zapukała, drzwi otworzyła i zaskoczona młoda kobieta zdecydowała się wpuścić staruszkę. Babcia wtedy powiedziała do niej: widzę w twoich oczach nieszczęście. A Pęda jej odpowiedziała: o tak, bardzo chciałabym mieć dziecko, ale nie mogę zajść w ciąży. Zrobiłabym wszystko, żeby spełnić nasze marzenie. I wtedy staruszka poradziła jej: dam ci tę torebkę, połóż ją na łóżku pod poduszką, kiedy nadejdzie pełnia księżyca, spędź z mężem romantyczną noc, będziesz miała bliźniaki, chłopca białego jak śnieg i dziewczynkę czerwoną rumianą. Daj im na imię Peżo i Pęda. Kobieta w zasadzie nie mogła uwierzyć, przecież od tak dawna starali się z mężem o dziecko i jakoś im się nie udawało, a teraz nagle miałaby mieć bliźniaki. No ale oczywiście staruszka mówiła dalej: ale pamiętaj, kiedy skończę 16 lat, przyjdę i wezmę Pędę ze sobą. Ale młoda, podekscytowana kobieta tego już w zasadzie nie chciała słuchać. A zresztą, czy tej herlawej staruszce uda się przeżyć jeszcze 16 lat? Wzięła więc od babci torebeczkę i w zamian poczęstowała babcię wodą i w zasadzie pożegnała ją, życząc jej szerokiej drogi. Wieczorem mąż wrócił zmęczony, żona poczęstowała go ciepłą kolacją i opowiedziała mu dokładnie o tym spotkaniu. Zataiła jednak fakt przed mężem, że kobieta chce przyjść za 16 lat i zabrać ze sobą Pędę. Tej nocy oczywiście była pełnia księżyca. Małżonkowie postąpili dokładnie tak, jak im zasugerowała stara kobieta i pewnego marcowego poranka na świat przyszła para bliźniaków, Piżo i Pęda. Bliźniaki były wręcz nierozdzielne. Jedno zawsze pomagało drugiemu. Mijały lata, a matka zdążyła już zapomnieć o słowach staruszki. Rodzina żyła sobie szczęśliwie te 16 lat. I właśnie wtedy przyszła taka ciężka dosyć zima i wszyscy z niecierpliwością czekali nadejścia wiosny. Dzień przed 16 urodzinami dzieci Piżo wracał do domu ze szkoły, gdy zobaczył na targowisku wspaniałe błękitne koraliki. Postanowił je kupić siostrze w urodzinowym prezencie. Ruszył w kierunku domu, ale kiedy się odwrócił, nie widział już sprzedawców koralików. Rankiem Piżo wstał wcześnie, by przygotować niespodziankę ukochanej siostrze. Rozradowana Pęda zawiesiła sobie na szyi koraliki od brata. W tym samym czasie przed bramą ich domu pojawiła się staruszka. Matka bliźniaków przestraszyła się, że babcia idzie zabrać Pędę. I kobieta zaczęła krzyczeć, że nie odda swojej córki. Popchnęła staruszkę, a ta upadła. Babcia się zezłościła i gdy na dwór wybiegli bliźniacy, byli świadkami tego, że staruszka zmieniła ich matkę w drzewo. Piżo skoczył w ich kierunku i wściekła babka zabiła Pędę. Piżo padł przed babcią na kolana i błagał ją, żeby zwróciła mu chociaż Pędę. Wróć ją do życia, proszę. Zrobię wszystko, co zechcesz. Piżo postanowił nie dawać za wygraną. Nieustannie chodził za staruszką ze łzami w oczach i ją błagał, by przywróciła do życia jego siostrę. Coś jednak było nie tak ze staruszką, ponieważ ona się troszeczkę dziwnie zachowywała. Raz się śmiała, za chwilę była wściekła, następnie znowu wesoła i radosna, aby w kolejnym momencie znowu tryskać radością. Ale oczywiście Piżo się nie poddawał. I wtedy staruszka odpowiedziała mu: Piżo, ty naprawdę bardzo kochasz swoją siostrę. Sprawię zatem, że oboje będziecie żyć wiecznie, a każdy będzie się kłonił przed wami i przed waszą ogromną braterską miłością, ale musisz zapłacić za to swoją krwią. Piżo oczywiście podniósł ciało swojej siostry, zostawił je pod drzewem, ich matką, pocałował siostrę w policzek po raz ostatni i mocno przytulił. I w tym na momencie na dachu ich domu usiadł
bocian. Kiedy wieczorem ojciec wrócił do domu, zobaczył przed nim piękne wiśniowe drzewo, a na dachu domu było gniazdo bocianów. Na drzewie zaś wisiały małe kukiełki, biała i czerwona. Związani byli ze sobą sznurkiem, na którym wisiały niebieskie koraliki.